Dzień przed Speedway Grand Prix we Wrocławiu Maciej Janowski zorganizował dla swoich kibiców specjalne spotkanie na dachu Galerii Dominikańskiej. Maciek Janowski spotkał się z kibicami w swoim mieście, we Wrocławiu, i to jest niesamowite. Ja czuję ten fenomen, to wyjątkowe połączenie między tym miastem, które on kocha i dla którego jeździ, i gdzie będzie startował za moment, za kilka godzin w turnieju Grand Prix. A to była taka chwila, taka akcja, że mógł z tymi kibicami wejść w bardzo bezpośredni kontakt. Oczywiście on gdzieś tam jest w ciągu sezonu, ale nie jest chyba aż taki fajny, aż taki bezpośredni, aż taki lajtowy, bo dzisiaj tutaj ludzie sobie siedzieli na leżaczkach, Maciek odpowiadał na pytania, przeprowadzaliśmy konkursy, rozmawiał bardzo, bardzo swobodnie, bardzo fajnie, i myślę, że takie eventy, jeśli ludzie chcą na nie przychodzić, a to pokazało, że chcą, to jest coś wspaniałego, bo tutaj mogą zadać każde pytanie, a dzieciaki jak zwykle oczywiście rozbrajają temat i są najsłodsze, są najbardziej spontaniczne. Zawsze przy okazji Grand Prix we Wrocławiu robimy różne spotkania, więc nie mogło być inaczej tym razem. Zorganizowaliśmy fajne spotkanie na dachu Galerii Dominikańskiej w centrum Wrocławia, więc wszystko wyszło znakomicie, naładowanie energią. Było bardzo miło. Zostawiłem kiedyś kaskę Red Bulla we Frankfurcie na lotnisku, ale tutaj takie usprawiedliwienie, bo ta podróż ogólnie trwała ponad 40 godzin. Leciliśmy z Argentyny i mieliśmy tak wspaniale skonstruowane bilety, że mieliśmy 10-godzinne oczekiwanie na lotnisko. Czy to w Buenos Aires, czy we Frankfurcie, więc no zdarzyło się. I zamiast przywiezłem ze sobą 4 kaski, to przywiozłem 3. A podobno w Finlandii zostawiłeś silnik. A silnik też. Tak, a to też myślałem, że o to chodzi. No zostawiłem tych rzeczy trochę na lotnisku. Ale z Finlandią to była taka sytuacja, że wracaliśmy na jakiś ważny mecz do Polski i po Grand Prix musiałem zabrać swój jeden z najlepszych silników, żeby wystartować na nim w lidze. No i tam wszystko, przeszedłem całą odprawę, nadałem ten bagaż i nagle przed samym wejściem do samolotu jestem wywoływany, podchodzę do pana i pan mówi, że no niestety, ale nie weźmiemy tego silnika. Ja mówię, no dobrze, no ale to co ja mam teraz zrobić, mam tu zostać, czy gdzieś będzie schowany. No, na szczęście Michaela Jebsena Jensena ojciec był gdzieś niedaleko tego lotniska i zabrał go do busa i potem w paru dniach dostarczyli go do Polski. Ta ręka social mediowa jest jednak ograniczona. Nie dotkniemy go, bo się natkniemy na ekran komputera czy telefonu, czy z czego tam dzisiaj młodzież korzysta, bo nie jestem w tym najmocniejszy. Tutaj jest zawodnik dla ludzi. Tutaj czuję się jego emocje i emocje też kibiców. Można z nim przybić piątkę, oczywiście poprosić autograf, zrobić sobie zdjęcie, ale najważniejszy jest ten kontakt bezpośredni. Nigdy żadne medium, przynajmniej na razie, nie zastąpi zwykłej rozmowy, uśmiechu, przybicia piątki. To dla takich rzeczy myślę, że warto, a najlepiej świadczy o tym frekwencji. Zawsze troszeczkę się denerwuję, jakby stresuję, bo nie wiem jakie pytania tam wylosuje moja ekipa, ale tak naprawdę za co cenię? Za ten bezpośredni kontakt wzrokowy i taką rozmowę bliską.